40. Ale tam ze skupieniem tej. Dzisiaj jesteśmy w Turku z Kinder Plus Sport alternatywnymi lekcjami WF-u. W tym projekcie zapraszamy dzieciaki do wspólnej zabawy. Pokazujemy, jak łączyć sport z technologiami. Zauważyliśmy, że dzieciaki bardzo, bardzo się interesują i smartfonami, i komputerami, i multimediami, ale niestety, korzystając z tego, uczestniczą w takiej biernej rozrywce, czyli są po prostu leniwcami, kanapowcami, którzy siedzą i wpatrują się w ekran telefonu. A my chcemy pokazać dzieciakom, że można wykorzystywać tego typu sprzęt bardzo pozytywny sposób. Można wybierać aplikacje, które chociażby mierzą prędkość strzału w piłce nożnej. Można używać technologii, chociażby nawet w grach komputerowych poprzez wirtualną rzeczywistość, ale można wybierać takie gry, w których się ruszamy, na przykład wyścig kolarski, albo na chwilę u nas na lekcjach dzieciaki wcielają się w bramkarzy, wyłapują piłki. Także tych emocji sportowych plus aktywności fizycznych jest bardzo dużo i pokazujemy dzieciakom, że zainteresowanie zainteresowaniem, ale tak naprawdę korzystając z tego jesteśmy w dalszym ciągu tak w taki tradycyjny sposób aktywni, a to jest bezcenne dla naszego organizmu, dla naszego funkcjonowania i mam nadzieję, że to zadowolenie, czyli po takim wysiłku sportowym, czyli te tajemnicze endorfiny, hormony szczęścia, które się wówczas wydzielają, one też przekonają dzieciaki, że sport jest fajny, że mimo, że jesteśmy fizycznie zmęczeni, to psychicznie odpoczywamy w trakcie wysiłku fizycznego i też nam się chce, dostajemy kopniaka energii i nie tylko nam się chce dalej sportu, ale po prostu chce nam się funkcjonować, nawet w takiej szarówce jak teraz, w takich trudnych dniach zimowych i jesiennych. I chcemy pokazać dzieciakom, że sport to nie jest tylko wyczyn. Sport jest dobry dla każdego. To jest manipulator, za pomocą którego będziecie odbijać piłki, stojąc na wirtualnej bramce. Bramka jest wirtualna, więc zobaczycie ją w goglach po obejrzeniu się za siebie. Okay? Gogle zakłada instruktor. Po założeniu gogli patrzycie na ziemię, zobaczycie zieloną trawę, a tam wyrysowany cienką czerwoną linią czerwony okien. To, co tutaj się za mną dzieje, to alternatywne lekcje WF-u z Moniką Pyrek. Jak to się zadziało? 2 lata temu, mając okazję być na wspólnej konferencji z Moniką Pyrek, zacząłem myśleć o tym, że taka osoba byłaby takim fajnym elementem jakiejś imprezy, która by się mogła odbyć w Turku. Myślałem o różnych imprezach. Monika Pyrek jest osobą, mimo że zakończyła uprawianie sportu, jest osobą dość zajętą, ale moje starania no gdzieś dały taki efekt, że dzisiaj, 6 grudnia w Mikołajki, zrobiliśmy wszystkim turkowskim szkołom prezent. Taki w postaci alternatywnej lekcji WF-u. Alternatywna lekcja WF-u, czyli połączenie technologii ze sportem. Coś, czego oni do tej pory nie mieli i co wielu z nich na pewno w przyszłości nie będzie miało okazji. Przyszli tutaj chętnie wszystkie turkowskie szkoły, dzięki wsparciu burmistrza Romualda Antosika, który jest tutaj naszym sponsorem publicznym, ponieważ Fundacja Moniki Pyrek, sponsor Kinder Sport oraz burmistrz miasta, bo to trzeba zaznaczyć, że burmistrz wsparł nas finansowo poważnie. Stało się, lekcja się odbywa, jest już grupa, druga tura, przychodzą następne szkoły, jest fajnie, dzieciaki zadowolone, uśmiechnięte, o to nam chodziło. To jest naszym celem. Celem Stowarzyszenia Kopernik Plus jest wspieranie aktywności fizycznej. No tutaj jest nasz cel realizowany idealnie i z tego ja się barddo cieszę. Powiedzcie mi, jak wam się podoba? Dobrze. Bardzo fajnie jest tutaj. No, fajna atmosfera w ogóle. Mi się najbardziej podobało kolarstwo. A mi najbardziej koszykówka. A mi te interaktywne, co zakładaliśmy, te okulary, odbieraliśmy piłki. A mi siła pomiaru się najbardziej podobała. A jak oceniacie w ogóle taką lekcję? No bardzo fajna i mamy nadzieję, że będzie je takich więcej. Fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. Która dyscyplina najlepsza? Nie wiem, jeszcze nie byłem na wszystkich. Jeszcze nie powiem. A jak na razie?
A jak te wirtualne? No, wirtualne, tam trochę nogi bolą. Tutaj nie mogę wytrzymać nerwów. Bardzo nam się podoba tutaj w Turku. Młodzież przede wszystkim jest uśmiechnięta i chętna do ćwiczeń. Przyszli na początku zaciekawieni, trochę niepewni, co będziemy tutaj robić, o co chodzi z tą technologią, ale jak już zaczęli korzystać z urządzeń, to widać te emocje, widać radość. Na pewno będziemy wracać, bo widzimy zaangażowanie też tutaj ludzi z pasją, którzy zaprosili nas na to wydarzenie. Fajnie, że też jesteśmy w Mikołajki, bo możemy być takim prezentem dla dzieci. Także każdy instruktor przebrany jest, ma czapkę instruktora i dajemy prezenty w formie aktywności fizycznej i tych tajemniczych energii, mam nadzieję, zadowolenia i jakby takiej fajnej pasji na przyszłość, bo mnie też nauczyciel od WF-u zaraził właśnie w takim wieku, jak oni teraz są. W 6, 7 klasie szkoły podstawowej zakochałam się w sporcie i ta miłość została mi na całe życie. I mam nadzieję, że będzie trwała i przy okazji uda mi się zarazić jeszcze dzieciaki. Wiesz, no myślę w tysiącach, w tym roku prawie 8 tysięcy dzieci wzięło udział w naszych lekcjach, więc już możemy powiedzieć, że zarażamy tysiące dzieci miłością do bycia aktywnymi.